Po ostatnim filmie, jak samodzielnie wykonać przewody rozruchowe, pojawiło się parę komentarzy na temat, że przesadzam z grubością przewodu, że przewody kupione w sklepie też sobie poradzą. Kupiłem jeden z takich przewodów rozruchowych, aby zobaczyć, z czego jest zrobiony, jak wygląda oraz czy poradzi sobie z rozruchem silnika. Jest to typ 400 o przekroju 10 mm2. Czyli maksymalny prąd, który może przenieść ten przewód, to 400 amperów. Na pierwszy rzut oka przewody prezentują się bardzo solidnie. Wyposażone są w plastikowe krokodylki z podświetleniem, które na pewno ułatwią podłączenie, gdy jest ciemno. Przewód podłączony jest bezpośrednio do zacisków, które obejmują klemy, a sam przewód wygląda na taki, jak podaje producent, czyli 10 mm2. W dolnej części krokodylka znajduje się pojemnik na baterię AG13, która zasila podświetlenie LED. Sprawdzę teraz, jak poradzą sobie te przewody przy rozruchu silnika diesla o pojemności 1,6 dm3 przy całkowicie odłączonym akumulatorze. Tu mamy porównanie do przewodów własnej roboty. Przekrój tych przewodów to 35 mm2. Dla celów pokazowych odłączam zacisk plusowy z akumulatora i przewody rozruchowe będą podłączone bezpośrednio do instalacji elektrycznej samochodu z uszkodzonym, w tym przypadku w cudzysłowie, akumulatorem. Pokazuję teraz kolejność podłączania przewodów rozruchowych. Na miernikach będziemy obserwować napięcie na końcach przewodów rozruchowych oraz natężenie prądu płynącego podczas rozruchu. Napięcie spadło niewiele, a natężenie prądu to 53 ampery, ale to prawdopodobnie tylko do podgrzania świec żarowych. Silnik nawet nie drgnął. I jeszcze jedna próba, aby nie było wątpliwości, podłączam przewody jeszcze raz, tak aby w innym miejscu był styk krokodylków z zaciskami i z klemami. Teraz. Dobra. Ale jak widać, nic to nie dało. Spróbuj. Odłączę teraz te przewody i podłączę przewody, które zrobiłem własnoręcznie.
Spróbuj teraz. Jak widać, rozruch przy pomocy tych przewodów nie stanowi żadnego problemu. Przyjrzyjmy się teraz przewodom zakupionym w sklepie. Sprawdźmy, z czego są zrobione. Na plus można zaliczyć to, że przewód jest bezpośrednio podłączony do szczęk. Szczęka wygląda na miedzianą, ale czy faktycznie tak jest? Już po chwili okazuje się, że to jest prawdopodobnie aluminium lub inny materiał metalopodobny. Sprawdźmy teraz przewód. Na zewnątrz kolor przypomina miedź. Ale czy jest to rzeczywiście miedź? Już w przekroju widać, że kolor jest jakiś srebrny. A po zdrapaniu zewnętrznej powłoki okazuje się, że też prawdopodobnie jest to aluminium. Szczęka z tym kawałkiem przewodu jest jakaś lekka. Zważymy teraz końcówki i kawałki przewodów, porównamy wyniki. To jest końcówka miedziana na przewód o przekroju 16 mm kwadratowych. Porównamy jej ciężar z dwiema końcówkami z rozebranego przewodu. Ciężar dwóch końcówek to 4 gramy. Gdy tymczasem jedna końcówka miedziana waży aż 11 gramów. Porównam teraz dwa 10-centymetrowe odcinki przewodu o przekroju 10 mm kwadratowych. Zważymy je w izolacji i bez. Jak widać, ciężar w izolacji niewiele się między sobą różni. Sprawdźmy jednak, ile waży sam materiał przewodzący. Thank you.
nie wiem za bardzo jak to nazwać, ale ten materiał, który ma przewodzić prąd w przewodzie oryginalnym, ten kawałek 10-centymetrowy waży tylko 3 gramy. Gdy tymczasem przewód miedziany o takiej samej długości i przekroju waży aż 9 gramów. Ten kawałek przewodu to jest na pewno z miedzi. A ten z przewodu rozruchowego kupionego w sklepie prawdopodobnie z aluminium. Ale naprawdę to dokładnie nie wiem. Jak mogliście zobaczyć na filmie, przewody rozruchowe kupione w sklepie to źle wydane pieniądze. Z tych przewodów co najwyżej wykorzystam krokodylki, ale będę musiał jeszcze je przerobić. Kable rozruchowe zrobione własnoręcznie to pewność, że podczas rozruchu nie zawiodą. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!